Siemaneczko, ja jestem Hubert i witam Was na Zdrowym Zoncie. Witam Was z parkingu największego zoo w naszym kraju. Jest to vlog z naszego wyjazdu wielkanocnego do Gdańska i na dzisiejszym filmie przejdziemy się po prostu po gdańskim zoo. Także zapraszam serdecznie. Słuchajcie, pierwsze zaskoczenie. Wychodząc z parkingu, myśleliśmy, że mamy od razu wejście przy parkingu do zoo, a trzeba się przejść kawałek. Także czeka nas spacer przed spacerem. Po około 200 metrach taką drogą zamkniętą dla ruchu samochodowego, chociaż taksówka jedzie, dochodzimy do głównego wejścia i kas biletowych. Ale my bilety kupiliśmy sobie online, kosztowało nas to 6 dyszek i wbijamy. Dobra. Dzisiaj do zoo wbiło mniej ludzi niż jest Was, subskrybentów. Jeżeli jeszcze tego nie robisz, to subskrybuj kanał, bo 10 groszy z każdej subskrypcji idzie na cele charytatywne. W tym miejscu, patrząc sobie na jakiegoś słonia morskiego czy inną fokę, muszę Wam powiedzieć, że no, pewnie zdania są podzielone odnośnie wizyty w zoo i wspierania finansowego takich miejsc, natomiast my nie jesteśmy przeciwni akurat. Dla nas jest to taka fajna forma spędzania wolnego czasu, tym bardziej, że te zoo i tak istnieją i można je wspierać, aby tym zwierzaczkom było lepiej, żeby były dobrze karmione i tak dalej, i tak dalej. Te pieniążki są tutaj dobrze przeznaczone. A gdyby nie zoo na całym świecie, to wiele gatunków już by wymarło. No i tutaj mamy fajnego, dużego słonika, którego w Polsce zobaczyć na wolności nie ma opcji. Ale atakuje cyca. Jak już jesteśmy przy dużych zwierzakach, był słoń, tutaj idziemy do hipopotama, to powiem Wam, że gdańskie zoo jest największym w Polsce i zajmuje powierzchnię 125 hektarów. A hipcia nie ma. W tutejszym ogrodzie zoologicznym mamy aż 164 gatunki zwierząt i oczywiście wszystkich na tym vlogu nie zobaczycie. A wśród tych gatunków jest 868 różnych osobników, takich jak Nikimora. Jednym ze 164 gatunków zwierząt jest żyrafa, którą widzicie w tle. Tutaj naszym oczom ukazują się króle lwy. Tutaj poszedł na przechadzkę, no. I ten zwierz nazywa się bongo. Bongo górskie, jak na bongo przystało. Jest i woda. Bongo bez wody nie nada. A tutaj, słuchajcie, jest jeden i drugi gepard. Myślałem, że tych gepardów nie spotkamy, bo w ostatnim czasie tutaj gepardzica się zgepardziła i 4 młode, z tego co ogarniam, albo 5 się narodziło. I 4 kwietnia, jest taka informacja na stronie gdańskiego zoo, zostały im nadane imiona. Thank you.
Dupę pokażę. No i tak, słuchajcie, co mogłem i chciałem, to wam pokazałem. Całego zoo nie obeszliśmy. Teraz podchodzę jeszcze do kangurów, bo leżą sobie tutaj elegancko w słoneczku. Nasz Mikołaj się już wybudza, więc zmierzamy pomału na parking i do samochodu, ponieważ nie chcemy go tutaj oporządzać i tak dalej. Jak się obudzi, karmić gdzieś na ławeczce, jest dosyć chłodne powietrze, więc nie będziemy tutaj się wygłupiać. A więc dziękuję wam za to, że byliście na tym filmie. Dajcie znać w komentarzu, co wy sądzicie na temat zoo i spacerowania po zoo i ogólnie takich obiektów zoologicznych na całym świecie. Ciekawostka, przed chwilą byliśmy na pingwinach i tam jest jedyny albinos odnotowany, albinos pingwin odnotowany we wszystkich zoo na świecie. Jedyny taki, być może w naturze, a pewnie z pewnością. Masło maślane. Taki się znajduje. Nazwali go Kokosanka. No, przepiękny okaz. Także warto tutaj zajrzeć. Ja polecam ze swojej strony. Subskrybujcie kanał, żeby być ze wszystkim na bieżąco i żeby przekazać 10 groszy na cele charytatywne. W ten sposób to jest tylko jedno kliknięcie dla was, a mega wsparcie dla mnie i dla kogoś, kto tego wsparcia potrzebuje bardziej. Co? Do zobaczenia na kolejnym filmie. Hej! Nie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.